Dzień dobry, Julia, przejść dzień ze mną OG Kuba. Witaj, Kuba. Cześć. Dzisiaj Nitro oraz twój brat są, komentują galę, tak? Są w hate roomie i mam pytanie, kiedy ty się tam znajdziesz w końcu? Ja jestem bezobjekiem, nikt nie lubi, więc chyba się nie uda. No jak to nie? Mi się wydaje, że wszystko, jeżeli chodzi o twoją karierę, idzie właśnie w tym kierunku, że niedługo będziesz, Kuba, pożądany. Nawet nie wiem, czy nie bardziej od brata swojego, od Rafała. Sugeruję, że dobrze ludzi obrażam. Nie. Znaczy nie, wiesz co, nie chodzi o obrażanie dobrze ludzi, tak? No ty, każdy ma tak jakby swój typ pracy w internecie. Twoim jest, no, komentowanie w jakiś sposób, tak? No to... Znaczy nikogo moje zdanie nie obchodzi, ja po prostu lubię gadać głupoty, często bredzę, więc no nie wiem. Jakby nikogo twoje zdanie nie obchodziło, to by nie chcieli ciebie słuchać, a jednak widzów swoich zdobyłeś, jak myślisz, czym ich zdobyłeś w takim razie? Może z tym głupi chcą się pośmiać ze mnie, trudno powiedzieć. Też zawsze się z głupich śmiałem, teraz okazało się, że duże miasto, mądrzy ludzie, ja ze wsi, to wiesz, no, ciężko coś powiedzieć. A jak z tymi studiami, bo już w sumie zbliża się gdzieś ten rok akademicki, jak to sobie wyobrażasz, bo ja wiem, że Rafał to nie będzie ciebie trzymał, jak ty nie będziesz studiował, ale ty chyba w końcu się zapisałeś na studia. No zapisałem, patrzyłem na grafik, ale jeszcze nie przyszedł, więc chyba mają mnie w dupie, bo to jest szkoła prywatna, więc chyba wiadomo, jak to będzie wyglądało, przynajmniej według mnie. A jaki kierunek? Psychologia w biznesie. Chciałem samą psychologię, bo nie miałem pomysłu na siebie, powiedzmy. To mnie interesowało, ale studia pięcioletnie, nie chce mi się, wybrałem to. Powiem, że usłyszałem z dziewczyną, co miała 28 lat, nie oceniajcie. No i właśnie ona mówiła... Spotykałeś się z dziewczyną, co miała 28 lat? Raz wyszedłem. A, raz wyszedłem. Tak, no napisała do mnie. Wszedłeś? No, co ty mówisz, dziewczyno? Tajemnica. Ja cię właśnie chciałam spytać o te sprawy kobiece, bo ostatnim razem, jak rozmawialiśmy, to nawyzywałeś tam jedną z dziewczyn. A to chyba wie, że rurą jest. Co mówisz? Powiedziałeś, że puszczała. No bo się puszczała. Ale nie wracając, to... Jak z tymi rurami teraz jest? Znaczy, ona powiedziała mi, że to są studia takie, że się nic nie robi, więc trochę, powiedzmy, szkoda, bo chciałem motywację mieć większą w życiu, jestem leniwy. Ale jak z rurami? Ja tak nie mówię o kobietach, bo kobiety szanuję. Powiedzieć. Rozumiem, że to nie była kobieta. Znaczy ja mam dwubiegunowość też, więc akurat jeśli chodzi o dziewczyny, to mam. Myślę, na przykład teraz mi się podoba, potem z nią siedzę godziny i mówię, że jednak brzydka jest. A teraz jakąś masz na oku? Nie odpowiem, wstydzę się. Ojej. Tajemnica musi być. A kto jest bardziej właśnie wstydliwy, ty czy Rafał? Nie no, myślę, że na pewno ja. Rafał chyba w ogóle nie jest wstydliwy, albo dobrze udaje. No właśnie, bo wiesz, jak się z nim rozmawia, to przed kamerą wygląda to tak, jakby on też jednak... Był trochę, wiesz, wstydliwy, chociaż Denis też tak wygląda. Nie wiem, czy oglądałeś Denisa jakieś tam, tak jak na przykład dawał kwiatka Lexi. Co powiesz na temat ich shipu? Szczerze, mało to śledziłem, tam na TikToku widziałem wyrywki. To mnie zaskoczyło, że Denis taki zawstydzony przy nim się wydaje. A według ciebie właśnie taki największy ship polskiego internetu teraz, to kto? Nie wiem, mam w dupie influencerów. No to szczerze mówię. A jak ci się podoba życie z Rafałem? To brzmi dość dziwnie, że życie z nim, ale nie no, na ogół jest dobrze, teraz jest trochę ciężej, bo muszę wszystko robić, bo wiadomo, ma rękę zepsutą, ale no, nie mogę narzekać, mieszkam za darmo. Właśnie Rafał wspomniał, że on dzisiaj może hejtować wszystkich, bo rękę zepsuta to nikt go nie dotknie, a jak właśnie jego zdrowie po walce, kiedy w ogóle zobaczymy go już takiego w pełni sprawnego i czy zobaczymy go w ogóle jeszcze, ty myślisz, walczącego? Nie wiem, niech to on powie, ale kiedy zdrowego? Chyba 3 tygodnie do zdjęcia tego z ręki ma. Dzisiaj zdjął właśnie, to była łuska, nie gips, i stabilizator założył taki, więc jest już lepiej, a 3 tygodnie do zdjęcia tego, więc no, coraz bliżej. A jak w ogóle jego psychika? Różni się jego zachowanie od czasu tej przegranej walki? Wrócił starych nawyków, czyli wpierdala fast foody codziennie. A, rozumiem. Czyli ile już kilo przyjął się? Nie wiem, ale... No... Nie patrzyłem, ale myślę, że jest. A w ogóle jak ty byś widział Rafała w walce, to z kim byś go teraz zestawił? Szczerze nie wiem. Myślisz, że walka ponowna z hejterem, żeby jednak rozstrzygnąć to starcie, miałaby sens? Myślę, że nie, bo też Rafał jest na topie, nie oszukujmy się. Plus hejter jest no, chudziutki, taki cieniutki, więc znowu by tam jakieś kopnięcia weszły czy coś. Ja bym go chętnie zobaczył z Ksajo, bo teraz Ksajo jest takim wielkim bykiem, we dwóch K1 trenują, a chyba lepiej z kimś, kto bije K1 niż MMA, bo tak no, mieszać to bez sensu. Więc ja bym go z Ksajo zobaczył. A ciebie? Ja jestem pizdą.
A myślisz, że dojdzie kiedyś do takiego etapu, że będą tutaj właśnie wołać w klatce OG Kuba? Jak Nitro dotrzyma słowa, to z nim się za tydzień robię sparring, więc będzie pierwszy wpierdol dla tutaj mojego przeciwnika. Wkurzył mnie, więc powiedziałem, że mu najebie i się zgodził. Tak? Powiedział, że jestem słaby. A myślisz, że jakby doszło do walki Nitra z Wardęgą, to kto by wygrał? Szczerze mi trudno powiedzieć jest. Dopiero jak zlejesz za tydzień, to się dowiesz, tak? No jak mu pokażę dominację, to wtedy już nie będzie co zbierać. Czyli tutaj przeważa twoja dominacja genetyczna? No zdecydowanie. Jestem przystojniejszy, młodszy, lepiej zbudowany. Wszystko jest za mną. Tylko on sterydy bierze, więc mam ciężej. No widziałeś jego formę, jaką ma teraz? Nitra? No. Widziałam go wczoraj w bluzie. I w sumie nie zwróciłam aż tak uwagi. Jedyne, co przykuło najbardziej moją uwagę, to to, że się zgolił chłopak. No, wygląda zabawnie. Takie zakola tutaj łyse ma. Dobra, za chwilę walka Denisa. Powiedz, za kim ty jesteś? Szczerze nie mam faworyta. Jest mi to obojętny, który wygra. Po prostu dla mnie to jest ciekawa walka, ale nie jest tak, że komuś kibicuję, komuś nie. A wszedł ci jakiś kupon? Postawiłem chyba 3 kupony, takie 2 ryzykowne za 2 złote i jeden główny. Za 2 złote? No takie mówię ryzykowne, wiesz, że największe kursy. A główny kupon mi nie wszedł, przegrał mi Macias i Hani. Akurat Hani mi była szkoda, bo się z nią widziałem tam w szatni, też zapłakana szła. Mówiła, że jest jej przykro, a chyba teraz no, widać, że stoi obok zapłakana. Więc akurat, no jej było mi szkoda, no ale... A czy przez to właśnie, że Nitro był w jej narożniku, miałeś styczność i kontakt z nią przez to większy? Nie, bo znaczy nie widziałem. Chyba z nią nigdy na żywo tak nie gadałem, mi się wydaje. Tak jak się mieliśmy na cześć, cześć i tyle. A jeżeli chodzi o walkę bomby z Ferrarim, spodziewałeś się, że to będzie tak dziwna walka, bo jednak chłopacy przez praktycznie całe 3 minuty nie chcieli do siebie podejść, nie? Przypomniałaś mi też, mi bomba zepsuł kupon. Dałem na bombę ze względu... Właśnie dużo osób dało na bombę? No bo bomba trenuje, nie wiem, z 15 lat był trenerem, więc... No nie wiem, drugi raz przegrał w ten sam sposób tak naprawdę. Drugi raz pokazał to samo, więc skąd w widzach, wiesz, to, że oni stawiają na niego kupon, chociaż wiedzą, że Ferrari no też ma już trochę tych walk za sobą, nie? Znaczy, pierwsza walka była niewiadomą bombę, nie wiadomo co potrafił. Na tarczach ruszał się serio dobrze. Jest trenerem, trenuje x lat, więc no nie wiem. A nokautu nie widziałem szczerze, bo ta walka była tak nudna. Wkurwiłem się, wyszedłem i kiedy był nokaut, jak wychodziłem. Właśnie chłopacy to samo się śmieliśmy, bo to była walka bez zasad, więc jeżeli bez zasad, no to teoretycznie nie musieli się dotykać, nie? No i do tego doszło, że jeszcze bomba w trakcie bronił Ferrariego, że przecież to nie jest tak, że on ode mnie ucieka. Słyszałeś to? Nie, nie słyszałem. Ale też mnie zdziwiło to, że po tym nokaucie nie poszedł kopniak, bo obiecał kopniaki i teraz pomyślałem, dziwne to było. Ale on też miał kontuzję nogi, nie? Ferrari. Okej, tak mi się zdawało, bo on obiedził, że jak kulał, jak szedł, ale nie wiedziałem, czy coś mu jest, czy nie. Właśnie plan bomby był taki po prostu, nie wiem, czy widziałeś, ale 2 razy go tam próbował kopnąć w tą nogę, a Medeusza zabolało i chyba przez to on się tak odsuwał. No więc bomba tutaj dla wielu był, jeżeli chodzi o kupony, faworytem, a jeżeli chodzi o walkę Lexi i Natsu, wiele osób stawia na Lexi. Jak myślisz, czy to jest tylko i wyłącznie spowodowane tym, że ona ma ogromną właśnie tą rzeszę swoich fanów, czy jednak jej umiejętności mogły aż tak się poprawić przez to, że stoczyła już 3 walki, a Natsu ma tylko jedną i to właśnie z Lexi rok temu wygraną. Znaczy już jak słyszałaś, to moje kupony nie wchodzą, więc ciężko coś powiedzieć. No na kogo postawiłeś, to ja zaraz szybko, każdy nam przechodzi przed kamerę, Michał Rogoziński, przepraszam bardzo, ale tu się robi materiał. No, to jak nie wchodzą, to na kogo postawiłeś? To ja za chwilę szybko będę wiedziała, na kogo postawić. Miałem dylemat, ale myślę, na Lexi daję dlatego, że jest wyższa według mnie, cięższa i trenowała cały czas. Myślę, że Lexi... Nie trenowała cały czas. No, ale miała walkę o to chodzić, nie? Okay. Więc musiała trenować. Myślę, że to jest takie już, jak to nazwać, honorowe dla niej, by wygrać. No, ale ja dałem... Co straci na tej walce według ciebie? Według mnie żadna, ale ja dałem na Natsu, więc Lexi powinna wygrać. Okej. Zrobiłeś to dlatego, że bardziej sercem jesteś za Lexi i chciałeś trochę sobie zniszczyć te swoje typowania? Nie, mam w nie wyjebane. Ładny kurs był. Okay. Na tej walki nie będę oglądał, szczerze. Za chwilę się rozpoczyna walka. Jeszcze ostatnie pytanie. Widziałeś pewnie konferencję, na której Denis prosił, może nie prosił, ale chciał, żeby Artur wyszedł pierwszy do klatki, żeby przez tą kontuzję tam Denis mógł mieć mniej czasu na wyjście do klatki. Co o tym sądzisz? Znaczy, rozumiem Denisa, że o to poprosił, ale też no, Szpilka się nie musiał zgadzać. Jakbyś się zachował na miejscu Artura?
Myślę, że tutaj Artur to powiedzmy takie honorowe, że no, jest sportowcem od wielu lat, jest mistrzem Polski, więc myślę, że to był powód, że wie, że zawsze wychodził drugi do tych walk i no rozumiem jednego i drugiego. Na miejscu Szpilki, czym się zgodził, nie wiem, bo nie jestem na jego miejscu. Może kiedyś zobaczymy Kubę w starciu, a może kiedyś i będziesz nie freakfighterem, a prawdziwym sportowcem. Może to zmierza właśnie w tym kierunku, Kuba, byś to swoje lenistwo gdzieś tam odsunął i zaczął. Byłem na dwóch treningach, więc niech się ludzie boją już. Ale pierwnitry. Kopnąłem dwa razy lewą nogą na brzuch, bo jestem nierozciągnięty. Spięło mnie, już kopać nie mogłem, koniec treningu był. Więc jestem dobrym przeciwnikiem dla Nitra. Mam nadzieję, że kiedyś twój trening w takim razie będzie dłuższy. OG Kuba, musimy kończyć, bo widzę, że tutaj się już rozpoczyna walka, na którą wszyscy bardzo czekamy. Dziękuję tobie bardzo. Dzięki.